Dobra. Jestem z powrotem. Muszę znowu komuś otworzyć. Już widzę, że bardziej mi się opłaca zrobić to. Oj, marnie to widzę. Znaczy ja wiem, że to wygramy. To jest akurat pewne, że to wygramy. Ale na pewno dużo stracimy. Dobra. Teraz oby się wszyscy rzucili na moje enty. Oby się na nich rzucili. O, ale przynajmniej teraz się ze szczęściem poprawiło. Ach, no to by było za piękne, gdyby jeszcze im się poszczęściło. Dobra, powinien się rzucić na... Tak, na pewno. No niestety są... A nie, tak. Wytrzymałe są nieźle, 4 punkty. Dobra, tam nie atakuj, bo tylko zasrasz. Tego to się już w ogóle nie boję. O, świetnie. Niega miał pecha. W ustach. Jo! Dobra, tam jeden już gówno zrobi. Mam nadzieję. No, gówno zrobił, tak jak przewidywałem. No, i kończymy tą bitwę. Walkę właściwie. Starty też są bez porównania. Dobra. Jak spimy Findana. Tutaj mamy złoto. O, tu nie zajęta jak... Oj, tu mamy... Mówicie, że niskie. To zaraz się przekonamy. Jak bardzo niskie. Dobra, kupuj baśniowe drzewo. Super. Potem dopiero będzie bieganina po tej mapie. Mam nadzieję, że demony się tak za bardzo nie zdążyły umocnić. One są gdzieś tam. Dobra, mniejsza. Łucznictwo na pewno się przyda. A, was to się już nawet w ogóle nie boję. Jesteście ciotami skończonymi. A teraz trochę złote. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi stanąć jakiś silny skurwiel za przeproszeniem. I że mi ten nie narobi problemów. No a teraz mi trochę lepiej idzie ta. Dobra, zostawię mnie w spokoju, bo i tak oni też powinni uciec, ale ich już nie. No, tym gorzej dla nich. W dupach się im poprzewracało. No, to jest laboratorium, ale teraz to rtęć mi potrzebna, jak... Rtęć mi potrzebna, jak bezdomnemu telewizor. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo ja naprawdę nie wiem, co jest potrzebne bezdomnemu. I mam nadzieję, szczerą, że się nigdy nie dowiem. Znaczy wiecie, liczysz na to, że nigdy nie będę w takim stanie bez robocia. O, to są rusałki, ale jak znam życie, to się do mnie nie przyłączą. A ja na zasadzie to wróć, ja jestem pewien, że się do mnie nie przyłączą. Dobra, już nie będzie im potrzebna rtęć, więc już to kupię. Co mi tam. Tylko, że jak mi wróg zajmie to miasto, to będę miał troszeczkę problem. Ale tam troszeczkę tylko. Dobra, pyk. Dalej z drewnem problem.
Ara, przydałoby się jakieś lepsze jednostki mieć, co nie? A tu zapiszę sobie, bo już trochę daleko zaszedłem. Pytanie, czy nie za daleko nawet? Teraz to ładnie mi ta misja idzie. Nie wiem, czy się coś nie zbagowało przypadkiem. Może oponent się do tej pory nie pojawił. Chociaż wróć, chyba widziałem oponenta. Zaraz go sprześcę. Nie, to jest miasto akurat, ale widzę, że miasto to tam. Szału nie ma. Aha, jak zdobędziemy to miasto, to radzę wam dobrze rozbudowywać się i go nie stracić. Bo jak się zrobi gorąco, to można użyć demonów przeciwko demonom. Co nie, już tak nieraz robiliśmy. Dzisiaj to wiele razy to robiliśmy. Chociażby druga kampania. Powtórz. Ale się poustawiali. Idealnie pod kulę ognia po prostu, panowie. Idealnie. No mają, widzę, że mają tylko cytadelę. Trzeba będzie tutaj zamek wybudowywać jeszcze. On mi wysiemany, ale nie szkodzi. Sobie mam to w dupie. Se może mi zabierać tą manę. Dobra, już go zablokuję tutaj. O, fajnie, bohatera nie mam. To jeszcze świetniej. Bo wiecie, że trudno się zdobywa miasta, jak się ma bohatera po przeciwnej stronie. Też nie od dzisiaj wiadomo. Dobra, trochę dostanę w dupę, ale będę musiał to przeżyć. Co się dzieje z tym? A to dziwny błąd. Tak się nie powinno dziać. Dobra, ty... Mniejsza. Atakuj pieski. Atakuj te wredne haski. A, teraz Findam. Tak się zdziwiłem, że aż 6. Dziwne. Dobra, zabij te pieski, no. Dobrze. A potem zejdź z drogi przy najbliższej okazji. Get away, yeah! Dobra. A w sumie... Nie! Zejdź mu z drogi. On powinien teraz zaatakować drzewców i do... To już i w sumie już podpiszę na siebie los. Dobra, i teraz boska siła na niego. Teraz to będzie master sztik planu. Pyk. Oczywiście katapulta strzela w co tam popadnie, nie patrzy nawet na co. W sumie mam to w dupie. Teraz to chyba w sumie zacząłem tak trochę jebać straty. Ach, no i zakończmy to. Myślałem, że tam enty będą bardziej potrzebne, ale się pomyliłem. O, mam tutaj. Uwolniłem z więzienia samotnego szmaragdowego smoka. Dał mi zadanie wyzwolić jego lud. Kazał mi ich szukać poprzez sekretne obeliski. No i od razu mamy tutaj
jednego szmaragdowego smoka. Bardzo dobrze. To będzie jako... To w następnej kolejce zbudujemy. 5000 mamy. No świetnie. Świetnie, świetnie. Musimy to miasto rozbudowywać równolegle z naszym i to jest, ta będzie trudność. Siarka niepotrzebna mi na razie. Siarka mamy z magazynu zasobów na razie i musi nam na razie starczyć. Po prostu. No. Świetnie. O! Drewno. Świetnie. Bardzo dobrze. No i już się tak zacząłem trochę cieszyć, ale zaraz zobaczy się, że jakiś wredny oponent wyskoczy zza krzaków z armią kurde większą niż lud Ashan całego, co nie? Całego Ashanu. Się skończy Dzień Dziecka. Czy tam niedługo drewno też przestanie być potrzebne. Ale to jeszcze tam... Jeszcze daleka przyszłość. Jeszcze daleka... zapomniałem. Dobra, coś... Dobra, wstrzymaj się na razie z budowaniem. Wytrzymaj, Marszal. Wiem, że cię łapy świeżbią, ale wytrzymaj. Zapomniałem wspomnieć, że oponent może zaatakować albo stąd, albo od strony morza, więc na to musicie też się na taką ewentualność przygotować. Ale widzę, że mi teraz ta misja troszkę łatwiej idzie. Nie wiem, czemu ostatnio mi tak ciężko szła. Może po prostu sam byłem taki przybity i mi się zaburzyła zdolność logicznego myślenia. Co by to teraz wziąć? A, to może być fajne. Nie ekspercja, tak wolę. Ja tam nie będę za bardzo na czarach. No i teraz mogę złoto zbierać. O, tego nie zebrałem do tej pory. Nie wiem czemu. Z nimi wolę nie zaczynać, zwłaszcza, że siarka mi jest do niczego potrzebna teraz. Dobra, teraz tutaj. A, nie mam już kasy. Teraz stabilizacja finansowa, kluczem do stabilizacji finansowej będzie to miasto. Dobra, to teraz mam już plan gotowy. Wracamy się do miasta. I ruszamy na miasto Demon, które jest gdzieś tutaj. Może nam się uda zrobić im taki blitzkrieg, że Hitler może się ode mnie uczyć. Może mi się uda to zrobić. Ale wątpię, w tej misji mi się to raczej nie udawało za bardzo. W ogóle to mało co mi się w tej misji udawało. Ale teraz póki co to muszę wrócić po posiłki. A i tak muszę... powiem wam tak, smoki radzę wam sobie zostawić na później. Powkiwanie tych smoków mogą poczekać, oni raczej nigdzie nie uciekną. Nie ma takiej opcji, żeby pouciekały. I teraz skupić się na demonach i tylko na nich. Przydałoby się więcej kopalni. Dobra, w tym mieście to, a w tym mieście to. Się znam na obu zamkach, no to. O, już tu idzie, już tu płynie oponent. Prawdopodobnie za... już sobie zęby ostrzy na moje ten miasto. No, pierśń jest kruszony. A myślę... Pierśń jest kruszony, to nie wiem, czy pamiętacie, ale to był ten pierścień, któremu Markalowi tak... tak zależało na nim. Jak nie pamiętacie, to sobie cofnijcie. Parę odcineczków do tyłu.
Oj, ciężko będzie rozbudowywać dwa miasta naraz. Coś mi... Widzę, że oponent chyba się sobie se postanowił czekać na nie wiadomo co. Na cud chyba. Bo innego wieś nie potrafię znaleźć. Jak to, że se postanowił czekać na cud jakiś. To się tak zatrzymał. O! Dobra, już nie ma sensu. Nie mam żadnej magii. Nie mam żadne. Nie ma tutaj sensu. O! Stąd się wychylił jeszcze. Deleb. Tak, ostatnio ona mnie zabiła, ale teraz mam dla nią miłą niespodziankę. Mianowicie wejdę sobie tutaj po posiłki. I to jest ta niespodzianka, ale posiłki też dupy nie urywają jakoś. Specjalnie. Chyba to jest statek czy ten, czy na lądzie on stoi, bo nie widzę tak za bardzo, ale tu się właśnie wychylał on i na coś czeka. Najwidoczniej. Ciągle mały dochód. Ciągle mały dochód. Jeszcze denerwujące będzie to, że te demony będą uciekały oczywiście, no bo nie są oni debilami skończonymi. Dobra, teraz mądrze ulepszyć. Was. O, na wszystko starczyło. Świetnie. Po prostu świetnie być nie może. Dobra, i teraz robię save'a tutaj. I teraz tak. Muszę podjąć decyzję, czy mam atakować Deleb, czy... Czy od razu... A, jeszcze tutaj muszę coś zbudować. To w sumie nie ma sensu za bardzo, bo raczej... Dobra, to podejmuję ryzyko i atakuję Deleb. A właśnie, czy masz to za... No patrzcie. A jak chciałem w poprzednim odcinku, a nie, suka się wycofuje. Do mojego miasta. Nie jest dobrze. Dobra, ile kosztuje łódź? Powiedzcie mi, że niedużo. No, 1000. To mogę, tyle mogę wydać. Dobra, wiadomo od razu, że na wszystko mi nie będzie stać. Dobra, skoro Deleb się wycofuje, to ja popłynę sobie na miasto demonów. O! Widzicie, to mam chyba eksperckiego myśliciela, więc sobie wezmę Cerbery. O! I na co tam jeść? I czarty jeszcze mnie denerwowały. A właśnie, no. A, tutaj trzeba mieć już takie naprawdę najostateczniejszy mieściciel, co nie? Zobaczmy, jak to działa, bo sam jestem ciekaw. Aha, no podwójne obrażenia, czyli tak jak myślałem. Dobra. A, i od razu mówię te wszystkie obeliski, które kazał. O, tutaj jest pierwszy. Jest chroniony przez jednorowce. Dobra, to ja tam jeszcze te miasto trochę poczekam. No, a tak myślałem, szarżuję na miasto. Niedobrze. Naprawdę niedobrze. To jest po prostu tak niedobrze, że gorzej być nie może. Nie, to jest w sumie już to będzie... Dobra, już jak musisz mi zająć, to zajmuj.
Najwyżej mi je rozbudujesz, potem ja znowu je odbiję sobie. Coś tam widzę, tłum harda, harda. Mniejsza, zrobiłem save'a tam. No, pokonany bez strat. I gdzie on jest? O Boże, aż tam. No chyba nie będę wam tam tak daleko zapieprzał, no to sorry. Czy nie musimy tych wszystkich obeliksów szukać, od razu mówię. Możemy je po prostu skupić się na pokonaniu demonów, których i tak musimy pokonać. Bo nie ma innej rady. No tu jest okręt szalasy właśnie. Szkoda, bardziej mi się przydało. Chyba, że... O, tu już leci kolejny oponent. Pewnie z jeszcze... No, widzicie. Już z taką solidną armią dosyć. Dobra, będę ryzykował. Kto nie ryzykuje, ten wiedzie. Ten się... Pozwólcie, że nie będę kończył. O Boże. Entów nie wziąłem z miasta. A nie mam ich jak przywołać. Co? Porażka? Nie, ty teraz... A, tutaj. No to w sumie... To wiadomo było, że porażka. Dobra, ja wczytam autosave'a. Spróbuję... Nie wyszło tak jak chciałem. Dobra, wezmę więcej entów, bo potrzebuję teraz ich wpis... Okej, nie ma sprawy. Ja sobie odbiję jeszcze. Nie myśl sobie. O, zwyciężyłem, tylko trochę za ostrym... O! Trawa, mamy przewagę na teren. Dobra, pełna ofensywa. Znowu. Anuluj, zapomniałem o jednorowcach. To tu je ustaw. O, widzę, świetnie trafiłem, jeśli chodzi o wybór ulubionego wroga. Dobra, przyblokuję trochę. Te smoki dane są w sumie takie sobie. W sumie jedyna ich zaleta jest taka, że są odporne na magię opartą na żywiole ziemi, czyli co za tym idzie na implozję również. Na te najsilniejsze czary, krótko mówiąc, bo grad meteorów i... Właśnie ten. Co tu jest? Mam nadzieję, że... A nie, chyba już... Tak myślałem, naprawili to. To niedobrze. To w sumie same... Dobra, to przemieść go od razu tutaj. No i zabił mi go, ale w sumie... Mi na nim za bardzo nie zależało. Wiesz, gdybyś go tak jeszcze oślepił, to byłbym ci zarąbiście wdzięczny. Ale nie. Ty wolisz po swojemu. Dobra, już kontratakuj. Przeżyję to jakoś. Aha, sucker. O Jezus Maria! On jest taki potężny? On jest taki... On ma tą najlepszą bramę, co nie? Nie sądziłem, że on jest taki potężny. Że on potrafi diabły bramować. Najgorsze jest to, że nie mogę na to nic poradzić za bardzo, dopóki się nie pojawi. Ten lego pikutas. Wiecie, to jest cała misja właśnie. Kwintesencja tej spieprzonej misji, no.
O, teraz mi jego zablokuje. No świetnie, no. Dobra, po tej walce na gdzieś będzie się koniec, bo mi się nie chce za bardzo dłużej w to grać. Mam nadzieję, że się na mnie za bardzo nie obrazicie z tego powodu. Ale przynajmniej go z wystraszu, co nie, no to se poszedł. Jeszcze żyje. O, już diabły przyszły. Czarno widzę tą walkę. Dobra, na nim się skup trochę. Bo jest sobie trochę, te diabły trochę zignorowaliśmy, a to niedobrze. Strasznie. Widzicie już? Jeden taki dupek mi połowę wojska powytukiwał. No zajebiście, no. I weź tutaj, i weź tak graj, no. Właśnie jeszcze nie lubię. O, i teraz se przyzwie jeszcze. Świetnie. Zajebiście, no po prostu. Dobra, może mi się uda przynajmniej go oślepić jakimś cudem. Tak, na pewno. Ha, sucker. Ale chwila, druid to chyba ma jeszcze... Masz jeszcze manę, ziom? Masz jeszcze manę, w ogóle nie używałem. Świetnie. Się weź od niego uwolni. Też pewnie zaraz tutaj te diabły przylecą i mi zrobią miszmasz. O! Świetnie, jeden problem z głowy. O! Świetnie! Co tam, dojeb mi jeszcze trochę. Strasznie nie lubię tej rasy demonów. Ani nią grać, ani jej w ogóle nie lubię. Już nawet chyba mroczne elfy są lepsze, mroczne elfy podobno, co, no fakt, że jest ich mało, ale przynajmniej. Ale przynajmniej można sobie bohatera nieźle zrobić, co nie? Żeby kosił po prostu w pojedynkę całe wojska. O. Dobra, który to był ten prawdziwy? Ten. To jego zabić. Mam nadzieję, że to zakończy bitwę. Nie, obym ich jeszcze nie musiał załatwić, bo to już byłoby dla mnie... To już byłaby dla mnie ta... Jak to się nazywało? To już byłaby dla mnie ten... Mogiła. No, ten już... się jeszcze się rozpaczliwie broni. No i co jest? Reszta jest zbramowana. A, no nie, jeszcze ich muszę załatwić. Już to przegrałem, wiecie. Cała misja, no. Spierdolona misja, no. Inaczej tego nie nazwę. Oj, już nawet sukuby, a w sumie niech się już bramują. Co mnie to obchodzi?
A nie, oni jeszcze zostali. Boże, ślepy jestem. Tylko, że teraz za bardzo nie mam jak ich zabić. Dobra, przegrałem to. O nie, już ja wyjdę. Dobra, to było na dzisiaj na tyle. Tak więc mówił Marszał i wszystkim widzom miłego wieczoru.